Często spotykamy się z określeniem ciężar i masa. Potocznie używa się tych dwóch pojęć zamiennie. Jednak jest to błąd. Pojęcia te są ze sobą związane. Masa to wielkość fizyczna będąca miarą ilości materii danego obiektu fizycznego. Oczywiście fizycy podadzą Ci bardziej dokładną definicję masy, ale myślę, że nie jest to teraz konieczne. Niemniej jednak, jeśli by Cię to interesowało, to obejrzyj odpowiedni film z fizyki. Zgodnie z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar, nazywanym Układem SI, jednostką masy jest kilogram. 1 kilogram to 1000 gram. Natomiast ciężar to inaczej siła ciężkości. Jest to wypadkowa siła, z jaką Ziemia albo też inne ciało niebieskie przyciąga dane ciało fizyczne i siły odśrodkowej, która jest wynikiem ruchu danego ciała wokół Ziemi albo innego ciała niebieskiego. Jednostką ciężaru jest Newton, a Newton to kilogram razy metr przez sekundę kwadrat. Więc jeśli zapytałbyś kogoś o jego ciężar, powinien podać Ci odpowiedź w newtonach, a niestety bardzo często otrzymasz odpowiedź w kilogramach bądź gramach, co nie jest poprawne. Jeśli przeniósłbyś się z Ziemi na Księżyc, to Twoja masa nie ulegnie zmianie, natomiast zmianie ulegnie Twój ciężar, bo zmieni się siła, z jaką jesteś przyciągany przez to ciało niebieskie. Jak przejdziemy do chemii, to okazuje się, że też są dwa pojęcia, które często omylnie są używane zamiennie. Jednak tym razem nie jest to ciężar i masa, a liczba masowa i masa atomowa. Co więcej, czasem ktoś zamiast określenia masa atomowa może powiedzieć ciężar atomowy. Ale to określenie jest niepoprawne i nie należy go używać. Masa atomowa jest to liczba określająca, ile razy masa jednego atomu wybranego pierwiastka chemicznego jest większa od 1/12 masy atomu izotopu węgla C12. Masa atomowa jest wyrażana w atomowych jednostkach masy, unitach. Natomiast jeden unit jest bardzo niewielką częścią grama. Jeden unit to tylko 1,66 razy 10 do minus 24 grama. Masa węgla C12 wynosi dokładnie 12 unitów, więc 1/12 z tej masy to 1 unit. Jeśli atom sodu ma masę 23 unity, to znaczy, że masa atomu sodu jest 23 razy większa od 1/12 masy izotopu węgla C12. Teraz zastanówmy się, czym jest liczba masowa. Powiedziałam Ci przed chwilą, że istnieje izotop węgla C12. Ale istnieje również izotop węgla C13, a także nietrwały, promieniotwórczy izotop węgla C14. Czym te dwa izotopy różnią się od siebie? Tu masz 13, a tu 12. Co to oznacza? Otóż te dwie liczby to tak zwane liczby masowe. Mówią nam one o tym, ile protonów i neutronów znajduje się w jądrze danego atomu. Liczbę protonów możemy zawsze odczytać z układu okresowego pierwiastków. Jest to tak zwana liczba atomowa i jest ona niezmienna dla danego pierwiastka, niezależnie od tego, z jakim izotopem tego pierwiastka mamy do czynienia. Więc każdy atom węgla ma 6 protonów. Jednak te dwa atomy, C12 i C13, różnią się liczbą masową. Więc skoro liczba protonów jest taka sama w obu tych przypadkach, to muszą one różnić się liczbą neutronów. I tak rzeczywiście jest. W izotopie C12 mamy do czynienia z 6 neutronami, natomiast w izotopie C13 mamy 7 neutronów. W układzie okresowym pierwiastków znajdziesz liczbę atomową i masę atomową. Jednak masa atomowa zazwyczaj nie jest liczbą całkowitą. Wynika to z tego, że masa atomowa danego atomu pierwiastka jest średnią ważoną z wszystkich liczb masowych izotopów danego pierwiastka, jakie występują trwale w przyrodzie, gdzie wagą jest procent występowania danego izotopu, nazywany abundancją izotopu. Abundancja to nic innego jak procentowa zawartość danego izotopu pierwiastka w pierwiastku naturalnie występującym. Masa atomowa węgla wynosi 12,1 unita. Do obliczenia średniej masy atomowej atomu węgla bierze się pod uwagę jedynie trwałe izotopy węgla, więc będzie to izotop C12 i C13. I jeśli wyciągniemy średnią ważoną z liczb masowych obu tych izotopów,
to wyjdzie nam masa atomowa węgla. Zwróć uwagę, że masa atomowa węgla jest bardzo bliska 12. Oznacza to, że w przyrodzie więcej jest izotopów węgla C12 niż izotopów węgla C13. I to o wiele więcej.